wodny dróg nawigacji. Na życzą przekazywać do zrealizowania. Udało się parę rzeczy. Myślę, że sprawa dotycząca ekwiwalentów, sprawa dotycząca wieku pracy kierowców i wiele innych, ale jeżeli mówimy o pieniądzach, udało nam się w budżecie państwa przy założeniach pierwotnych potroić prawie pieniądze przeznaczane dla jednostek ochotniczych straży pożarnych zaewidencjonowanych, będących w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. I myślę, że to jest duży sukces. W ubiegłym roku, w 2011, dodatkowo 46 milionów złotych w porównaniu do tego, który był z przedłożenia, udało nam się wprowadzić. W ubiegłym roku również udało, zresztą każdorazowo, rocznie, udaje nam się dodatkowe pieniądze dla zarządu. Musimy się wspólnie pochylić. Owszem, ciężka praca fizyczna nie jest domeną pań, ale pewna aktywność w tym zakresie może być jak gdyby zachowana. Ja jeszcze mam jak gdyby takich kilka postulatów kierowanych przede wszystkim do strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Proszę, ja doceniam akurat wysiłek na Podkarpaciu dobrej synergii, dobrej współpracy. Współpraca z ogniwami związku jest naszą powinnością, obowiązkiem ustawowym i powinna wychodzić również z pewnego działania wypływającego z serca. Bo czym większa aktywność z naszej strony na rzecz ochotniczych straży pożarnych, tym efekty wspólnego działania będą większe. Dlatego ja cały czas zobowiązuję komendantów powiatowych i miejskich do dużej aktywności we wszelkich formach współdziałania i współpracy z ochotniczymi strażami, poczynając od uczestnictwa w walnych zebraniach, poprzez organizację zawodów i innych form poprawiających sprawność fizyczną, bo nie tylko zawody te nasze, które wynikają z regulaminu, ale również inne aktywności sportowe. Bo to, co powiedzieliśmy. Czy środki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dzielić tylko na jednostki z krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, czy także na te małe? I dzisiaj, stając tu przed wami, mam odwagę powiedzieć, że zawsze mówiłem, że strażacy z krajowego systemu ratowniczego, ale wiele problemów jest jeszcze do rozwiązania. I trzeba podczas tych zjazdów dyskutować o takich sprawach jak zatrudnianie kierowców, którzy płacą KRUS. Trzeba rozmawiać o zwalnianiu strażaków do akcji ratowniczo-gaśniczych. Trzeba rozmawiać o finansowaniu oddziałów zarządów powiatowych. Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, wicepremiera rządu, druga Waldemara Pawla. Szanowny druhny i druhowie, pozdrawiam serdecznie podkarpacką starszyznę strażacką. Reprezentujecie wyjątkową społeczną aktywność, ale także wyjątkową społeczną odpowiedzialność. Są takie obszary naszego życia, gdzie możliwa jest współpraca ponad różnicami i taką przestrzenią jest właśnie Straż Pożarna, bo tu doświadczamy kultury daru. Każdy z nas podarowuje swój kawałek drugiemu człowiekowi i to tak obok obowiązków, obok tego, co na co dzień mamy obowiązek robić.
to jest wielkie, piękne działanie i na wasze ręce, delegatów na wojewódzki zjazd, chcę podziękować wszystkim strażakom na Podkarpaciu. Przekażcie te podziękowania za tą wielką, piękną działalność, bo tu, kiedy spotykamy się w obliczu żywiołów przyrody, które są często nie do opanowania, to taka zdrowa refleksja przychodzi wszystkim i potrafimy się porozumiewać i potrafimy ze sobą współpracować. To, co świadczy o fenomenie straży pożarnych, to fakt, że nawet w Sejmie udało się zbudować zespół poselski, zespół senatorski strażaków ponad wszelkimi różnicami. I tak jakoś potrafią po ludzku między sobą rozmawiać, co jest dość wyjątkowe, jak patrzycie na relacje telewizyjne. To się czasami wydaje, że to jest w tej polityce niemożliwe, ale ta straż, te działania i te doświadczenia wielu ludzi tutaj